Andrzej Duda wprost o przywróceniu kontroli granicznych w Polsce. Padły mocne słowa. W piątek, 21 czerwca na antenie Radia Z w audycji prowadzonej przez Bogdana Rymanowskiego, gościł prezydent Andrzej Duda. Kontrola graniczna to coś, czego Polacy nie lubią? Przez lata byliśmy zamknięci za żelazną kurtyną, powiedział, odnosząc się do pytania o ewentualne przywrócenie kontroli na polskich granicach. Prezydent gościem Bogdana Rymanowskiego. W piątek 21 czerwca gościem audycji prowadzonej przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Z był prezydent Andrzej Duda. Jedną z poruszonych w rozmowie kwestii była głośna w ostatnich dniach sprawa przewiezienia do Polski migrantów przez niemieckie służby. Prezydent wyraził swoją dezaprobatę wobec takiego zachowania służb naszego zachodniego sąsiada, podkreślając, że to absolutny skandal i wykorzystywanie sytuacji braku realnej kontroli granicznej. Trzeba tutaj podjąć twardą interwencję polityczną, zaznacza głowa państwa. Pytanie o przywrócenie kontroli na granicach. Na pytanie redaktora Bogdana Rymanowskiego, czy zastanowiłby się nad wprowadzeniem polskich kontroli granicznych, prezydent Andrzej Duda raz jeszcze podkreślił potrzebę podjęcia interwencji w tej sprawie i dodał, że z uwagi na doświadczenia historyczne, taka praktyka nie kojarzy się w Polsce zbyt dobrze. Kontrola graniczna to coś, czego Polacy nie lubią? Przez lata byliśmy zamknięci za żelazną kurtyną. Kropka. Nie mieliśmy paszportów, nie można było wyjeżdżać do Europy Zachodniej, były ogromne utrudnienia. Czuliśmy się tutaj zniewoleni i byliśmy tak naprawdę zniewoleni. Ludziom się bardzo źle kojarzy przywrócenie kontroli granicznych, powiedział prezydent. Nie trzeba będzie ich przywracać, jeśli sąsiedzi będą przestrzegać prawa. Jednocześnie prezydent dał do zrozumienia, że wiele tej materii zależy od zachowania naszych sąsiadów, czyli w domyśle Niemiec. Wyraził również nadzieję na rozmowę w najbliższym czasie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem Walterem Steinmeierem. Ja bym wolał, żebyśmy uczynili razem z naszymi sąsiadami wszystko, żeby tych kontroli granicznych przywracać nie trzeba było. Nie trzeba będzie ich przywracać, jeśli sąsiedzi będą przestrzegać prawa, podsumował Andrzej Duda.